ostatni wyjazd z bramy, ostatni przejazd przez... Kurczę, no, związaliśmy się z tym miejscem, ja się związałem z kotem, wszystkie te uliczki tu zna, większość ludzi też nas zna. Ale przygoda przed nami, jeszcze cały rok. Jeszcze musimy oddać kartę i nasze wizytówki, bo za kartę i za wizytówki jest depozyt 10 euro. No, mały włos tego nie wyrzuciłam dzisiaj. 10 euro jest kary, jak się nie przyjedzie do rozporządzenia, także idziemy jeszcze na recepcję. Sterilization. Yeah, and but we cannot take the cat, so the cat stay on it. Yeah. And we bought some food, and we gave to the French speaking lady. Ah, the Irminia. Irminia. And she said that she will feed the cat. And also we would like to ask our viewers, because they're going to be traveling around the dark, and can they bring some food for the cat here? Also, can I leave the sticker on the doors? Yes, you can. Perfect. Okay. That's one for you. Okay, you can find us on YouTube. Okay. And there is a few nice videos about the camping as well. Oh, okay. Thank you. And we will come back for the next winter. Okay. So, in see you too. November? November, probably November. Okay. Thank you very much. Thank you. Have a nice day. Obrigado. Pani pozwoliła nam zostawić sticker, także zostawiam, słuchajcie, tutaj. Jest oznaczone to miejsce. Możecie tu przyjeżdżać, przybywać. Atest podróżowania jest. Tak, atest podróżowania. I szukajcie naszej kotki Minet. Słuchajcie, jest apel do wszystkich osób, które będą tutaj w rejonie Algarve w wakacje. Będziecie tu wczasować, przejeżdżać. Być może będziecie spać nawet na kempingu. Kemping się nazywa Kanelarz. Jeżeli ktoś z was będzie tu w okolicy, bardzo prosimy, przywieźcie naszemu kotu coś do jedzenia. Bo my zrobiliśmy zapas na jakieś parę miesięcy, ale prawdopodobnie ta pani rozdzieli to wobec wszystkich kotów. I jeżeli będziecie, to macie ochotę i możliwość dożywić kotka i inne koty tutaj na kempingu, to na recepcji powiedziała pani, że przyjmą jak najbardziej paczuszkę. Nasz kot się nazywa, tutaj ma imię Minet, a pani, która się zajmuje kotami, to jest Irmina. Ale nie musicie w ogóle imion znać, tylko po prostu jeżeli przywieziecie do polskiego kota tą w karmę, zostawicie na recepcji, to oni na 100% rozdysponują to uczciwie. Na drzwiach zostawiliśmy naklejkę, jak widzieliście, także w razie czego zawsze możecie powiedzieć, że to chodzi o tego kota tych szalonych ludzi, którzy zostawili naklejkę, Polaków. Którzy pokochali kota. Dobra, już nie będę płakać. Jedziemy. Zobaczcie, jaka burza nas żegna. Algarve, smutek, żałoba dzisiejszego dnia. A my, słuchajcie, jedziemy do miejscowości Beża, albo do okolicy Beża. Beża to jest taka miejscowość i też województwo, tak jakby powiedzieć to, bo Algarve to jest jedno województwo portugalskie, a Beża to jest kolejne województwo portugalskie. I jedziemy się spotkać, słuchajcie, z księdzem, bo polski ksiądz mieszka w Beża i umówiliśmy się z nim, że się z nim spotkamy i oczyścimy nasze serca przed podróżą, przed drogą na Camino, żeby iść z czystym sumieniem. Więc jedziemy do księdza.
ksiądz właśnie zadzwonił, powiedział, że plany się zmieniły, że musi jechać w tamtą stronę, więc my jedziemy w jego stronę, on jedzie w naszą stronę, spotkamy się na stacji benzynowej, znaczy będziemy się spowiadać dzisiaj w samochodzie. Prawdopodobnie u nas albo u niego, jeszcze nie wiem, gdzie będzie bardziej komfortowe warunki do spowiedzi. Ale takich jeszcze cudów nie było. Więc tak, my spowiadaliśmy się w samochodzie u księdza. Ksiądz podjechał, zaparkował obok, ja tam poszedłem najpierw, potem poszła Kasia. Także pierwszy raz w życiu miałem spowiedź w samochodzie, ale liczy się. Ksiądz bardzo miły, sympatyczny. No i co dalej? Mieliśmy w planach jeszcze odwiedzić Living Home, ale nie odwiedzimy ich teraz. Pojedziemy teraz prosto w stronę Fatimy. Po drodze zatrzymaliśmy się w jakiejś miejscowości malusieńkiej, nie wiem jak się nazywała. I tam byliśmy na mszy, bo już do Fatimy niestety przyjedziemy po 22-23 w nocy. I tam już nie będzie żadnych nabożeństw. Ale jutro pójdziemy na mszę, więc jeszcze jutro pół dnia zostajemy w Fatimie. To tyle na dzisiaj. Reszta za chwilę. W sensie u was za chwilę, a u nas jutro. Dzwonią. Fatima nas przywitała drugi raz chmurami. Jest zimno, mokro i jest totalne zachmurzenie. Nie możemy podziwiać widoków, ale dzięki temu się lepiej śpi, bo nie wiem, jakoś jak jest taka pogoda deszczowa, to się człowiek chyba lepiej się śpi. Więc ja spałem do 10. Idziemy na godzinę 11, jest 11 za 10. Idziemy na mszę. Później nie wiem, co będziemy robić. Coś będziemy robić dalej, to. Bo ja mam dużo do zrobienia. Aha, jedziemy dalej. Także. Pakowanie, krótka zatrzymanie się na modlitwę. Francyzina w Coimbrze, mimo że mi obiecał to. No wiecie, planowanie i to, co my tutaj mówimy o tej porze rannej, to się jeszcze wszystko może zmienić. Wczoraj mi obiecał Francyzina i mój. No. Może pojedziemy na obiad do tej restauracji, co byliśmy. O tym samym myślałem, żebyśmy pojechali do tej restauracji, której kiedyś byliśmy, co zrobiliśmy tą miskę mięsa z ziemniakami za 5 euro. Więc jak się uda, to pojedziemy tam. I może nawet w okolicach lunchu, więc wtedy by to było wszystko tak jak wtedy. Cieplutkie i świeżutkie. To jest Kasia, to wiecie, a tam z tyłu to jest kaplica objawień i to tutaj wystawiono taką kapliczkę i postawiono figurkę na miejscu, w którym kiedyś były objawienia w Fatimie. Teraz byliśmy na różańcu, my się stąd zwijamy, bo tutaj będzie msza, my byliśmy już na mszy w Bazylice Głównej, która jest tutaj. Idziemy jeszcze pod świeczki, pokażę wam jeszcze raz te świeczki, kto nie oglądał. Bo już byliśmy raz w Fatimie, więc jeżeli ktoś z was nie ogląda, to tutaj pojawi się link do tego filmu. Wcześniej tego chyba nie wiem, czy zauważyliśmy, ale tu jest cały dzień program, tak jak w Medjugorje. Mhm. Cały dzień od rana są msze święte, różańce, modlitwy za pastuszków, do pastuszków i tak dalej. Także zawsze jak się tu przyjedzie, można sprawdzić, to jest centrum informacyjne i dostaje się w swoim języku program i się wszystko wie. A propos Medjugorje, to tego, czego mi brakuje tutaj, bo w Medjugorje to jest, to konfesjonały. Bo w Medjugorje jak się przyjedzie, to się widzi setki księży, którzy spowiadają i tam pomagają tym duszom zbłądzonym powrócić na dobrą drogę. I to jest piękne i to jest cudowne, bo dzięki temu dzieją się tak niesamowite nawrócenia. Ludzie po 50-70 latach od ostatniej spowiedzi się spowiadają. A tutaj nie ma w ogóle konfesjonałów, nie ma nigdzie. Tam się kupuje świeczki. A tutaj są w różnych językach są takie biuletyny i taki przewodnik pielgrzyma, informator o której godzinie, co, jak, gdzie, mapka. Więc jak ktoś was tu przyjedzie, to można sobie takie coś zabrać.
Kasia, załatwiłaś świeczki? Tak, mam świeczki. Chcę tylko jeszcze powiedzieć, że mimo, że właśnie nie jest to takie klimatyczne miejsce jak Medjugorje, to jednak jak dzisiaj byliśmy w kościele, to poczułam, że dobrze tutaj być. Także cieszę się bardzo, że zaczynamy właśnie nasze Camino właśnie w Fatimie. To jest takie uczucie spokoju, przepełnia. Jest, no. Tutaj są, słuchajcie, wota wylane z wosku, czyli jeżeli ktoś przyjechał tutaj i modlił się o uzdrowienie serca albo ręki, to może sobie wrzucić do takiego ogniska tam taką woskową rękę albo serce. Jeżeli ktoś się modlił o dziecko, to może wrzucić dziecko. A jest jeszcze, nie wiem, może ktoś miał porę piersi, to może... Ja się modlę o porost. Przyrost piersi to też może, wiesz, opcji jest dużo. A to nie jest tak, że ktoś zostawia, opcje. Wytapia na ten? Nie. Wytapia na zamówienie tutaj i tutaj wrzuca? Kupuje się je tam gdzieś, a później się tutaj wrzuca i oni je później topią. Teraz wracamy do samochodu, który mamy zaparkowany, jak wiecie, za tą bazyliką. Przejście jest tutaj zaraz obok. Idziemy jeść śniadanie, bo jeszcze nic nie jedliśmy od rana. Tu za mną jest jakiś napis. W każdym razie chodzi jedno słowo, peregrinar, czyli pielgrzymi. My teraz będziemy z Łukaszem właśnie peregrinos, pielgrzymami. Pielgrzym. Już właściwie od wczoraj cały czas tylko widzę znaki wskazujące na to, że będziemy pielgrzymami. Albo gdzieś jest jakiś właśnie żółty kolor, kojarzący się z żółtą strzałką, albo widzę ludzi w plecakach. Albo właśnie gdzieś jest słowo camino, albo peregrina, także ja już... Ty już wypatrujesz drogi? Już droga nas wzywa, no. Bo... Nie wiem, czy wiecie, ale to się dowiecie prawdopodobnie. Na Camino się idzie bez mapy. Nie ma mapy, tylko po prostu się idzie i szuka strzałek, bo one są przez całą tą część Europy tutaj pozostawione są strzałki, ktoś je namalował. Żółte strzałki albo muszle. Takie muszle, to się nazywają Świętego Jakuba, takie dosyć duże. Nie, to są... No małże są w środku, takie tak, duże, otwarte muszle. I co ciekawe, takie znaki też są nawet w Polsce, bo te szlaki idą zewsząd, z każdego zakątka Europy. Także jeśli gdzieś kiedyś w Polsce zobaczycie żółtą strzałkę albo muszelkę, to jest właśnie droga Świętego Jakuba. Także możecie się nad nią gdzieś podzielić, rzucić komentarz, czy nam na Face'a wysłać. Jednoczymy się w drodze. Zobacz, jaką Kasia ma piękną kanapkę, jak Biedronka wygląda. A ja w międzyczasie znalazłem nazwę tej restauracji, w której byliśmy ostatnio. Oglądałem po prostu nasz odcinek, zatrzymałem i okazuje się, że jest to tylko 18 minut z Fatimy. Także jemy tylko po kanapce i jedziemy na pyszny lunchek. Mhm. A jakby ktoś chciał w przyszłości nam podjechać, to firma, ta restauracja się nazywa Taberna da Isliada. Dam wam link pod filmem z dokładną lokalizacją, bo warto. Ledwo to weszliśmy, już mamy podane z oliweczki i chleb. I co ciekawe, ten pan nas rozpoznał. Przyszedł, przywitał się, coś mówił po portugalsku, ale poznał nas. Dobra, żeby nie ściemniać, jest 1:58. Kasia zamówiła... Indyka, a ja zamówiłem świńskie policzki. Czyli pani pokazała, że to jest świnia i to są coś stąd wyklejane. Świńskie policzki sobie zamówiłem. Pani powiedziała, nie pokazała. Pani powiedziała, pani... że świnia i pokazała policzek. No to zrobiłem za chwilą. Przecież pani pokazała świnia. Świnia powiedziała, że świnia i będzie policzek. Więc tak wyglądają te policzki. Aha, jeszcze teraz pokażę wam godzinę. Jesteśmy po dzisiaj dłużej
Dzisiaj trochę dłużej, bo jesteśmy dużo po lunchu, więc tak to wygląda, a teraz Kasi... Turkey, indyk, frytki. To jemy. Słuchajcie, to było przedziwna potrawa. Smaczna i dobrze przyrządzona, naprawdę to było bardzo smaczne i ciekawe, natomiast no, tam były normalnie zęby. Cała szczęka, tak jakby odcięli całą tą część śwince, łącznie z nią wargą i z zębami, które tam po prostu były. No było to nie za ciekawe, także zakryłem te zęby, żeby na nie patrzeć. Zjadłem mięsko i wypiliśmy kolkę, wypiliśmy kawkę i spadamy, jedziemy dalej. Dobra, zjedliśmy i zapłaciliśmy. Okazało się, że to jest stała cena po prostu. Od osoby płaci się 7 euro za posiłek i bez względu na to, czy pije wino, czy kole, czy coś innego, to się to płaci 7 euro. W tym jest oczywiście wliczona kawka i starter, czyli te oliweczki i chleb. Jeżeli byśmy jedli deser jeszcze, to chyba jest 1 euro więcej. Ale co jest ciekawe i miłe, to ten pan, który nas kasował, on mówił coś tam o Polonii, pytał się właśnie no, nas, coś skąd tu jesteśmy, gdzie jedziemy i tak dalej. I z tego co zrozumiałem, to on nas zapamiętał, bo pokazywał na samochód i na kamerę, więc miło, że po paru miesiącach jakoś nas zapamiętał.